wielka to radość zawsze spotkać się z bohaterami Vivy na planach naszych sesji, ale muszę przyznać, że w Waszym przypadku no to podwójna radość z naszej strony, bo nie tak często można Was spotkać w magazynach czy na okładkach właśnie. Czy... Przypomniało mi się, a propos, że w Vivie byliśmy 17 lat to temu. Prawda, tak? 17 lat minęło, jak nasza córka miała pół roczku, ma w tej chwili 17 lat i mieliśmy taką wspólną sesję rodzinną. A to jest taka glamour sesja była. Tak, tak, więc... Ja mam nadzieję, że jeżeli ona jest... 17 jest... Dla nas w ogóle jest szczęśliwa, bo to jest nasz taki szczęśliwy numer. Lechu się urodził 17, ja 17, 17 lat, wszystko się wszystko zgadza. Wszystko się składa. Tak miało być. A jeżeli jeszcze się złoży, że znajdziemy to w archiwum gdzieś Vivy, to tutaj pewnie się pojawi, żeby każdy tam te zdjęcia zobaczył. No właśnie, czy w związku z tym, że to wcale nie jest dla Was taka naturalna i częsta sytuacja, żeby uchylać rąbka tajemnicy, jak wygląda chociażby Wasze życie prywatne, czy Wy na sesjach, to czy były twarde negocjacje, żeby się tutaj dzisiaj pojawić? No, były negocjacje, jakie były, ale się jakby porozumieliśmy i tyle. Tak, zawsze Leszka jest trudno namówić na zdradzę, to na sesję, ponieważ ja przepadam za sesjami zdjęciowymi, okay. Bardzo lubię ten wyraz artystyczny. Lechu niekoniecznie, ale jak mamy zawsze razem tą sesję zrobić, jakąś sesję zrobić, to jednak łatwiej, tak, jest łatwiej, daje się namówić. Jedno wtedy wspiera drugiego, no pewnie. Ja sobie jak tutaj jechałem, myślałem, że a może to jest taki prezent od siebie dla siebie przy okazji takiej równej prawie, że rocznicy, że 20 lat razem, ale nie wiem, czy mój kalkulator się za bardzo nie pomylił. Jesteśmy przed, po... No jakoś tak zbliża się. Więcej, zbliża więcej, się te 20 lat, tak. Czy pamiętacie to pierwsze spotkanie? Jasne. Czy możemy cokolwiek zdradzić, jak już dało nam się zobaczyć? Niewiele. To znaczy, no, poznaliśmy się na planie serialu na wspólnej, w którym graliśmy razem, a później to już się tak jakoś potoczyło poprzez naszych wspólnych znajomych. 20 lat razem to jest wspaniały czas, ale dla jednych to będzie taka, wiecie, prosta autostrada, czyli taki związek po prostu, gdzie wszystko jest cudownie, a dla innych to będzie taka wyboista, kręta droga. Czego Wy się nauczyliście o sobie, o budowaniu relacji przez ten czas? Nie wiem, bo u nas jakoś tak od razu było dobrze. Mhm. Dziś chyba się znaleźliśmy po prostu i tak wszystko tak naprawdę od początku grało. Tak, więc... Ta praca nie była jakaś taka... Nie było wybojów za bardzo. Tak, tak, nie była ciężka, po prostu... Nawet przy podziale, nie wiem, rodzinnych obowiązków, tak, jakoś to było takie... Po prostu się uzupełniamy tak, od samego początku i nie ma jakichś takich sztywnych ustaleń, że ty zajmujesz się tym, ty zajmujesz się tym. Po prostu jeśli jedno wyjeżdża na plan, to naturalnie drugie zajmuje się domem i odwrotnie. Jakoś się tak w tym, to się wszystko zgadza, uzupełniamy, więc... wychodzi to jakoś tak naturalnie. A czy macie jakieś takie zasady, albo jakąś taką jedną zasadę, która gdyby została powiedziana głośno, to może komuś by też po prostu doradziła, jak to robić, żeby było dobrze. Ja na przykład w głowie myślę zawsze o takiej jednej rzeczy, że ludzie na przykład ze sobą za mało rozmawiają. Albo na przykład, że trudno jest namówić jedną stronę do mówienia o emocjach. Jak jest u Was? Przecież nie wiem, czy rozmawiają, na pewno się słabo słuchają. Okay. To jest chyba trudniejsze. Bo słów każdy wypowiada dużo z różnymi intencjami, natomiast to trzeba usłyszeć i zrozumieć, co ta druga osoba chciała nimi przekazać. Tak mi się wydaje, że to jest cenne jakby w relacji jakiejkolwiek między ludźmi, bo nie jest jakby rzeczą najprostszą tylko mówić i komunikować drugiej osobie, ale ta druga osoba musi też cię zrozumieć i przyjąć też twój punkt widzenia. A w naszym wypadku jest chyba tak, mi się wydaje, że my dość mało słów wypowiadamy, a bardziej to ta relacja polega na tym, na odczuwaniu, na czuciu, wyczuciu siebie. I my wiele rzeczy rozumiemy, nie wypowiadając ich tak naprawdę, tylko czujemy je, że tak po prostu musi być. Przez 20 lat w zasadzie drugi raz rozmawiamy ze sobą. To bardzo dobrze Wam idzie. Pierwszy raz 17 lat temu w Vivie i drugi raz teraz. Jak będziecie chcieli porozmawiać, dajcie znak, a my Was zaprosimy trzeci.